trochę mam dzisiaj jesienną bluesową chrypkę. Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam Was w góry. W dobrych godzinach dojechaliśmy w nasze polskie piękne góry w Tatry. Byliśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w Tajgołce. A Tajgołka to takie bardzo magiczne, inspirujące miejsce dla wszystkich rodziców. Można sobie tam wynająć domek, ale oprócz tego można też skorzystać z różnych warsztatów i zajęć. My akurat wybraliśmy opcję nic nie robienia, bo to nam było potrzebne. Ostatni czas u nas był bardzo pracowity, więc odpoczywaliśmy, ale też z drugiej strony korzystaliśmy w pełni z uroków tego miejsca. Chodziliśmy trochę po górach, trochę po łąkach i trochę po strumykach. A z okna taki widok mieliśmy. Codziennie rano sprawdzaliśmy, czy koniki już wstały, czy zjadły śniadanie. A potem my pędziliśmy na śniadanie, a potem staraliśmy się spędzić jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu, żeby skorzystać na maksa z tego klimatu i uroku naszych polskich gór. Jest w górach, Baśkowniku? A powietrze w górach jest naprawdę genialne. Ja już zapomniałam, jak to jest. Nie byłam parę dobrych lat w Tatrach, w ogóle w górach. I powietrze było naprawdę takie mocne, rześkie. Dziewczyny po całym dniu upadały jak bąki, rewelacyjnie spały całe noce. No i nie powiem, no ja też się wyspałam. A, ja jeszcze miałam powiedzieć o tych grzybach. A właściwie nie o grzybach, tylko miałam powiedzieć o tym, że nie było grzybów, ale za to trafiliśmy na... jagódki! Pyszne! W Tajgołce również bardzo fajne jest to, że jest wszędzie blisko. Atrakcji dookoła naprawdę nie brakuje. Zresztą w ogóle Podhale jest atrakcyjne cały rok i o każdej porze roku jest tutaj co robić. My akurat jednego dnia wybraliśmy się na basen w Białce Tatrzańskiej. Dziewczyny, ojejku, szalały przez ponad godzinę. Próbowałam coś nagrać, ale obiektyw mi parował, więc nic z tego nie wyszło, ale było naprawdę super, więc jakby co polecamy. Jak zapewne zauważyliście, Tajgołka jest miejscem bardzo przyjaznym dla dzieci. Dzieci tutaj są ważne, ale to też jest bardzo istotna informacja dla nas, dla rodziców, bo nie musimy targać naprawdę mnóstwa rzeczy, bo tutaj wszystko jest. Wanienki, nocniki, nakładki, kubeczki, foteliki itd., więc to jest bardzo, bardzo pomocne. Powiem Wam szczerze, że z żalem i smuteczkiem opuszczaliśmy Tajgołkę, ale jestem pewna, że jeszcze tam wrócimy, bo było naprawdę super. Do Was też wrócę w kolejnych filmikach, więc subskrybujcie, żeby ich nie przegapić. Do zobaczenia. Subskrybuj. 10 minut spokoju. Klikajcie. Dać suba, będzie fajnie.